Cześć, cześć, witam was serdecznie, drodzy gracze, w 16 już odcinku z serii zagrajmy sobie w The Outer Worlds na Nintendo Switch, grę retrofuturystyczną produkcji Obsidian Entertainment, jak dobrze wiecie. I tak, moi drodzy, w poprzednim odcinku trafiliśmy sobie na drugi już w kolejności statek, taki duży, taki statek matkę, można by powiedzieć, taki sam podobny jak Groundbreaker, ten pierwszy, na którym mieliśmy okazję już być. Tylko tutaj właśnie, zaraz sobie postaram sprawdzić się, mapa galaktyki, czy mamy, możemy przełączać też piętra, ale nie ma możliwości przełączyć się na mapę galaktyki. Chociaż może jest. Nie, nie mamy tutaj możliwości, tylko mapa galaktyki jest dostępna z poziomu statku. Ale, moi drodzy, inna kwestia. Mamy do rozdania punkcików 11 i perksy również, więc tak. Mamy tutaj sporo już umiejętności wybitych na poziom 50, od poziomu 50 wzwyż. Mamy, moi drodzy, rozdawanie punkcików nie już w każdą grupę. Tak jak tutaj jedno kliknięcie dało nam punkciki w całą grupę, w dwie pod umiejętności. Tylko już tutaj musimy rozdawać indywidualnie. Ciekawe rozwiązanie, jeśli chodzi o zastosowanie tutaj ich w drzewku umiejętności. Dobra. Punkty rozdane. Teraz sobie poszukajmy jakiegoś dobrego skills, perksa. Okej, zwiększenie stoku w automatach. Plus 20% do obrażeń w headshotach i w słabych punktach. Ciekawe. Poszukajmy czegoś, co dałoby nam najkorzystniejszy przelicznik. O! Revenge. Armor Master. I mamy aż 100% skillsów, jeśli chodzi o bonus, i 10% do skalowania do standardów naszego pancerza. Plus 30% damage'u, kiedy nasze zdrowie spada poniżej 30%. I chyba to zastosujemy Armor Master. Dobrze, moi mili, także mamy to. No i tak, trafiliśmy sobie na ten drugi statek matkę, porównywany z Groundbreakerem. I jest tutaj temat, problem, bo jesteśmy znów natrafiliśmy na obszar zastrzeżony, gdzie nie możemy wejść w ogóle. Co jest akurat słabym rozwiązaniem dla nas, bo hmm.
bo znów może wiązać się z walką. A tego byśmy nie chcieli, bo oczywiście sobie poradzimy z nimi. Mamy na tyle możliwości tutaj, że jak najbardziej tak. Natomiast nie chcemy ciągle walczyć, ciągle wybijać wszystkich przeciwników, wszystkich osobników tutaj. Trafiliśmy w zwrócie na, trafiliśmy na zbiornik, który wymaga 75 punktów umiejętności kradzieżowych. Otwierania zamków. Czy my możemy z tym jego mościem? Mówi jak Liam Neeson w Poszukiwanej. Tam, gdzie mężczyzna poszukiwał córki, która wybrała się na wycieczkę do Paryża z koleżanką i została porwana. To bardzo charakterystyczny film, który zresztą notabene lubię. Także... No i jak my tutaj możemy wejść? Żadnego pobocznego wejścia nie mamy. Możliwości sobie skierować się nim, żeby obejść to miejsce. A przejście tutaj od razu wywoła alarm. Chociaż nie, to coś tutaj jest. Okej, ale to tu wyszliśmy z tej strony po prostu, nic specjalnego się nie wydarzyło. O, jeszcze tutaj coś się walało. O, mamy identity. Dobra, zapiszmy sobie zapis. Ale chyba wiem, co może tutaj być ciekawego. O! Mamy identyfikator. Vicar Max tutaj jest, no i ten... To jest Parvati. Dobra. Niewiele tutaj widać, jest tak ciemno. Dobra, zachowujmy się kulturalnie. Schowajmy broń. Poczekajmy może aż ten pasek... A, to jest wskaźnik.
tego, jak bardzo się zbliżamy do tego, że ktoś nas wypyta, co my tutaj robimy. Trochę dronów uszkodzonych. Dobra, tutaj mamy jakieś wejście. Do jakiejś... zwróćcie uwagę. Kolejna taka kabina cała z kapsułami hibernacyjnymi. No ciekawe, ciekawe miejsce na pewno, niewątpliwie. Oby tylko nasza tutaj bytność nie wiązała się z... Mamy możliwość użycia terminalu. Mamy identyfikator w razie czego. Więc chyba to powinno już dać jakkolwiek nam podkładkę do przebywania tutaj. No w 75. Strasznie wysoki poziom. Strasznie wysoki poziom umiejętności jest wymagany do otwierania tych drzwi czy też pojemników. Dobra, spróbujmy się rozeznać w tym miejscu. Chciałbym uniknąć walki, bo to co ostatnio odwaliliśmy w tej dzielnicy takiej luksusowej na Terze 2, no to jest po prostu niemożliwe. Wybiliśmy dziesiątki strażników. Którzy nam przez to, że byliśmy w obszarze zastrzeżonym, to rzucili się do walki na nas. Jesteśmy za wysoko, nasz cel jest w niższych kondygnacjach. Ależ ciężko cokolwiek zobaczyć, moi drodzy. Tak, tutaj jest ciemno. Jeszcze akurat odcinek nagrywam w godzinach porannych i tutaj trochę mi świeci słońce, więc tym bardziej blask od słońca utrudnia trochę sprawę. No ale spróbujemy, damy radę. Dobra, to jest, zdaje się, na tej kondygnacji. Jakieś drzwiczki, coś, nie ma nic. Zobaczmy mapę, żeby się trochę rozeznać. Nasz cel teoretycznie jest w tamtą stronę skierowany, więc... Teoretycznie gdzieś tutaj. Albo po prostu go nie możemy zobaczyć na mapie. I don't recognize you. Are you new here?
I'm just trying to make sure you belong here. I guess you got a point. Dobra, skutecznie chyba go przekonaliśmy o tym, że tutaj mamy prawo być. Ciekawe, ciekawe. No tutaj... Chyba, że tutaj mamy jeszcze jakieś przejście. Może, może, może. Bo tutaj w sumie się zbliżyliśmy najbardziej do naszego celu podróży. Kurde, nic tutaj nie widać. Słabo. Jest chyba jakaś szyba i widać cele. O, 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 o. Jest coś, jest. Dobra, jest. City breach detected. Imprisoned records indicate you have already been identified as non-standard personnel. State your purpose. Error. Trepanary. We appreciate your cooperation. Can you hear me, Captain? Dobra. Udało się, chociaż dwie konwersacje już mamy schrzanione, tylko jedną się udało. Tutaj mamy te drzwiczki zamknięte na 75. O, a tutaj jakieś drzwiczki. Dobra. To zamkniemy sobie drzwi. Alert. According to area records. Please wait while I process. Have a pleasant day. O, udało się. Odpuścił. Jak ja lubię takie magazynki, zawsze coś ciekawego można tu znaleźć. Chociaż tutaj mamy akurat taki przypadek, że nie wszystko możemy otworzyć, szkoda. Brakuje nam umiejętności, mimo że mamy i tak umiejętności na dosyć fajnym poziomie. Tutaj gdzieś mieliśmy możliwość się przedostać wyżej. Wychodzimy z... O, tutaj mamy możliwość pójść wyżej. Zobaczymy, dokąd to nas zaprowadzi. Okidoki, mamy jakieś przejścia. Okej, 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 okej. Ale tutaj nie w tą stronę chyba nie przejdziemy. No. Param, pam, pam, param.
Są to jakieś, obstawiam, przejścia techniczne. O zacięciu technicznym. O przeznaczeniu, przepraszam, może bardziej tutaj jest adekwatnie, adekwatnym słowem, że nie zacięcie, tylko właśnie przeznaczenie techniczne mają te. Tutaj drzwi są zablokowane. Dobra. I co tutaj można zrobić z tym? I don't recognize you. Are you new here? Oh, hell. No one informed me of any surprise inspection. Spokojnie. Ciekawe są tutaj te dialogi takie perswazyjne. Already been identified as non-stat. This unit is in affirmative. Zdaje się, że nasz cel być w ogóle wyżej. Mapa. Zobaczmy point of interest, to jest kropką zaznaczony. Okej. Czyli mamy windą się prawdopodobnie dostać, bo zwróćcie uwagę, tutaj teoretycznie jakieś schody są. Chyba, że to są schody, ale to jest winda. Na to wszystko wskazuje, więc trzeba windy poszukać. Mamy drabinkę, spróbujmy. Mapą się trzeba posiłkować. Okej. Spróbujmy zatem. Okej, jesteśmy na drugim. Poziomie. Cicho tam. Okej, mamy tutaj. Dobra, tutaj mamy przejście jeszcze jedno. Dobra, jest. Aha, i tu mamy windę, super. Trochę trzeba było się nakombinować.
Ale dotarliśmy. Dzień dobry. That's the Hope's computer up ahead. A, i ten statek nazywa się Hope's. Już się udało przypomnieć. I mamy mostek. Centrum dowodzenia statkiem. Dobra. O! Are you sure? That is extremely dangerous. Skipping the Hope will void the warranty on the skip drive. And also potentially kill an entire planet. How is my humor now, Captain? Improved? Okej. Okay. Przeskocz statkiem Hope na Terra 2. Jump starting the skip drive. Destination set to the rings of Terra 2. Na pierścienie Terry 2. If we're doing it, I mean. ADA, does your captain seriously intend to speak to Sophia long distance? That haven't been powered. That is what my captain intends. Yes. But that is a gross me. Yes. Dobra. Czyli mieliśmy za zadanie przemieścić statek na pierścienie Terry, tam gdzie był Groundbreaker, zdaje się, też w okolicach. Proszę bardzo, zróbmy sobie screena pamiątkowego i pstryk, i nie ma statku. Był statek, nie ma statku. No i z powrotem jest. Zrobimy sobie zrób screena. Oh good. We are still alive and have successfully skipped into Terra 2's orbit. I reported as much to Phineas Wells, but he has not responded. Perhaps you should check in on him. Oh, home. I feel like I've been turned inside out. Dobra, i teraz, moi drodzy, gdzie my mamy jakiś punkt Finash Lab, czyli musimy się cofnąć pewnie do naszego statku i przemieścić się niżej chyba, musi być niżej. A okej, okay, tutaj musimy wyjść. Postaramy się jak najszybciej, żeby też nikogo nie drażnić swoją obecnością. Czemu oni nas zaczęli atakować? Ej. Sobie tylko już wychodziliśmy.
Dobra, jesteśmy z powrotem w miejscu, gdzie mamy... Dobra, tutaj nas nie zaatakowali, mimo że nas widzieli. Miejscu w obszarze zastrzeżonym. Trzeba... Dobra. I teraz wychodzimy tutaj. Wychodzimy tutaj. Nadal nas nie atakują. Możemy przejść sobie tutaj górą. Tu zeskoczyć. Może ten pośpiech wzbudził ich podejrzliwość. Dobra, cicho tam. Dobra, i teraz, moi mili drodzy gracze, jesteśmy już... Jednak się udało bez awantury wyjść tutaj w obszar lądowiska statku. No i wracamy na nasz stateczek. Zastanawia mnie, dlaczego był tam na Hope obszar zastrzeżony. Dobra, jesteśmy z powrotem. Captain, I am receiving a transmission from Dr. Wells. Captain, I shall now play the... The board is here. They found me somehow. They're about my cat. The board. You It would seem the recording... How could... Jakie minki ona robi, to jest zabawne. Mamy Hope, Finash Lab i Groundbreakera. Faktycznie, bo też Hope był tutaj mniej więcej. O, tu u samej góry mapy. Także... Top Secret Lab. Laboratorium bardzo dyskretne. Mamy naszych czterech członków drużyny. Niam. What? Something looking for your friend? Just missed it. Leczyć. Wow, ale dostaliśmy w bęcki.
drugie podejście, jeżeli się znów zdarzy nam walczyć, no to trzeba będzie mocno ostrzelać przeciwników. Dobra. Zatwierdzamy ponownie nasz zespół i ruszamy w naszą przygodę. Dobra, do Finasza ponownie. Kojarzy się to jego imię z wiadomą bajką, możecie kojarzyć albo i też nie. Finasz i Ferb. Taka charakterystyczna baja była kiedyś. Znów bęcki dostaliśmy, wow. Aj, to powalił nas. Za bardzo bez mrugnięcia okiem nawet, szczerze mówiąc. No, pierwsze takie miejsce i pierwszy taki przeciwnik, który dwa razy z marszu nas położył i to w sumie bez większego problemu. No ale nie damy się tak łatwo, będziemy do skutku próbować. Może też warto spróbować inną bronią go zaatakować. Mamy tam karabiny, które zadają większe obrażenia. Zaraz zobaczmy. Mamy ten karabin, który ładuje 960 damage'u. Ten pistolet mamy aktualny, który daje nam 503. Mamy też Tactical Shotgun, który daje 695. Dobra, spróbujmy jeszcze raz tym naszym pistolecikiem, albo... Albo spróbujemy tym karabinkiem, no trudno się mówi. Świnia.
Dobra. Jak widzicie, się udało już trochę innym podejściem tą walkę stoczyć pomyślnie. W ogóle zobaczmy w zakładkę, bo mamy tak, zbroja daje 38, hełm 29, 38 szukamy. Mamy hełm dający 29, 29 porównywalny. Mamy 49 zbroje. I 33 hełm daje. No i wyglądamy teraz. Jest laboratorium Finasza. Mamy terminal. A co to jest za przejście? Jakaś sypialnia, kuchnia, pomieszczenia gospodarcze. Journal. Aha. No i co my mamy tutaj zrobić przy tym terminalu? Ślepy jakiś jestem, moi drodzy, nie widzę, co tam jest napisane przy tym terminalu. Ajajaj. Aha, kowanie 75 poziom, a dobra. No to sobie raczej nie zawalczymy z tym. Okej, okay, mamy przeszukać obszar za informacjami, za kodem. Mamy tutaj jakąś tabliczkę, ale tu raczej nie znajdziemy.
Coś było. Coś było, fina, coś tam takiego. O, jest, haha. Dobra. Dobra. I teraz mamy się udać tam właśnie. Level 24. Dobra, możemy sobie od razu rozdać punkciki. Na 50 poziom wbijamy. O, tutaj też można podbić maksymalnie. Dobra. I perksa rozdajemy. Szukamy dobrego perksa. Plus 50 od Science Weapon. Okej, zwiększa ceny. Kiedy sprzedajemy przedmioty w automatach. Dobra. Quest completed. Tutaj jeszcze coś jest. Ach, ty świnie, ble. O, można z nią porozmawiać. Zachrumka na nas. Cysty pig. Dobra. Przeczytać można sobie. Mamy notatki. Mamy notatki. Dobra. Także moi drodzy, dużo się ciekawych wydarzeń znów wydarzyło w tym naszym odcinku. Zadziało. Zrobiliśmy przeskok statkiem Hope podprzestrzenny. Można powiedzieć przeskok, no tak, lot, przeskok. No i też jak widzieliście tutaj właśnie tajne laboratorium Finasza zostało zaatakowane. Finasz zdaje się zginął albo zniknął. Tego nie odnotowałem, ale jest ryzyko, że zginął. No i też odnaleźliśmy jego informacje tutaj. Także robi się ciekawie. Robi się ciekawie. Did you bring me anything? New parts? Last weekend's crossword? Captain, as it appears we may... Co jest? So Wells has been arrested. A został zaaresztowany. You can join me for a second, will you? Ach, ten nasz statek, on duży jest. Dobra, tutaj mamy te nasze szafeczki. Dr. Wells has failed to discover the... I teraz mamy się udać na Tartarusa. Tartarusa, dobra. Musiałem przeczytać.
pleased to inform you that we have arrived at the labyrinth. Please be advised that the punishment for trespassing is execution. Please. You are hereby confined to your dock. Wait. How can I take care? Dobra, dolecieliśmy na Tartarusa. We'll be here, Captain. Or will we? Aha. Mamy nową grafikę. To jest chyba, zdaje się, więzienie, bo Finarz został aresztowany i zabrany właśnie na Tartarusa do więzienia. Jesteśmy na lądowisku. Combat drone. Dlaczego nam się podświetla jego pasek zdrowia? W sensie wytrzymałości, to tego też nie wiem. Aha, mamy. Twardziele. Groundbreakerowa. Także niestety, ale zostaliśmy znów wmieszani w walkę. Także moi drodzy, na ten moment serdecznie i pięknie dziękuję Wam za uwagę w 16 odcinku z serii Zagrajmy sobie w The Outer Worlds. Także trzymajcie się ciepło, na razie, hej, cześć, pa!